Witam serdecznie. Dziś do recenzji wjeżdża tablet Bosto 16 HD Pro. W poprzednim filmie, który możecie obejrzeć, zostawiam Wam oczywiście link w opisie oraz ikonkę na końcu dzisiejszej recenzji. Testowałem tablet 13-calowy od Bosto. I tam narzekałem, że jak na moje stare, już wymęczone oczy, ten rozmiar jest trochę za mały. Dla mnie ikonki już programów graficznych robią się za małe. Ciężko mi jest nawet samym rysikiem, stylusem, piórem trafiać w te ikony. Ponarzekałem, pomarudziłem, no i Bosto Polska przysłało tablet większy, 16-calowy, więc zobaczymy jak tym razem ten rozmiar się sprawi, czy nadal będę narzekał. Czy już będzie to taka wielkość, jak dla mnie przynajmniej dopuszczalna? Oczywiście nie mówię, że 13 cali to jest rozmiar zbyt mały, żeby na nim tworzyć. Absolutnie nie. Myślę, że dla młodych osób i dla osób, które mają naprawdę dobry wzrok, jest to super rozwiązanie, bo jest leciutki, jest mały, wszędzie go można wcisnąć. Nie zajmuje Wam dwóch biurek i to jest ok. Natomiast ja już przy moich słabych oczach dosyć słabo sobie z nim radziłem. A więc dzisiaj tablet Bosto 16-calowy i otwieramy, kochani moi, otwieramy pudełko, które jest jak na Bosto przystało, ascetyczne, z jednym tutaj zdjęciem i w środku wita nas filcowe etui. Mam wrażenie, że to już taki znak rozpoznawczy Bosto. Ja tutaj też na biurku mam filcową podkładkę. Uwielbiam filce, jest to naprawdę rewelacyjny materiał. Więc tutaj mamy etui, do którego możemy sobie tablet schować, przechowywać, nosić nawet. Fajny pomysł, naprawdę fajny pomysł z bardzo ładnym logiem. Tutaj nie, nie wspomniałem jeszcze, że to pudełko trochę waży. Jest dosyć ciężkie i to jest dobry znak, że sprzęt będzie solidny, że nie będzie belejaki, nie będzie tandetny. Okej, okay, no to jest już na plus ta jego waga. Ja zresztą lubię rzeczy duże i ciężkie. Takie mam skrzydlenie. Piękne. Skórzane, naszyte, logo bosto na podkładkę, na ETUI. Ja tutaj mówię podkładkę, bo oczywiście możemy również używać jej jako podkładki pod tablet. Jeżeli on płasko leży u nas na biurku, wtedy nam biurka nie rysuje. Też jest super fajny pomysł. Używałem w poprzednim tablecie, tym 13-calowym, właśnie tego ETUI, również jako podkładkę pod tablet. No i tablet. Właśnie tutaj kryje nam się tablet, który. No ma swoją wagę, jest solidny, czuć go fajnie, ale na razie odłożymy, zostawimy sobie najlepsze na koniec. Zobaczymy co tutaj jeszcze mamy, bo tu jeszcze mamy coś. Ani coś, co uważam za ogromny plus, jest to oczywiście podkładka regulowana podkładka, taki może nie tyle statyw, nie stojak, ale właśnie taka podkładka, którą możemy sobie ustawiać pod różnymi kątami. Podkładka plastikowa z dwoma takimi, jak widzicie, prętami do regulacji kąta nachylenia. Mamy tutaj kilka różnych stopni nachylenia, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I ci, którzy lubią dosyć płasko rysować, i ci, którzy lubią prawie pionowo, myślę, że tutaj każde ustawienie da się zrobić. Sama podkładka może nie jest jakaś szczególnie solidna. O, tu mamy jeszcze takie wypustki, które będą nam trzymać ten tablet. Dodatkowe podstawki, żeby ten tablet nam oczywiście nie zjeżdżał, mimo że mamy to takie gumki antypoślizgowe, ale fajnie, że właśnie jeszcze i są takie wysuwane nóżki, może nie, nie tyle nóżki, co właśnie takie trzymadełka do tabletu. Okej, okay. Sama podstawka może nie jest nie sprawia wrażenia jakiejś hiperdrogiej. Powiedziałbym nawet, że sprawia wrażenie dosyć taniej, plastikowa jest, dosyć lekka. Ale myślę, że swoje zadanie, zadanie będzie spełniała, szczególnie, że większość producentów tabletów, teraz nie wiem dlaczego w ogóle od tego się odchodzi. Do tej pory mieliśmy tablety, które sprzedawane były razem właśnie z podstawkami, razem z nóżkami. Ja już nie mówię, żeby je sprzedawać razem z jakimiś świetnymi ramionami do regulacji, do przykręcania do biurka czy jakimiś super wypasionymi podstawkami. Ale cokolwiek, czasami nawet zwykłe nóżki. Okej, okay, nóżki producenci często montują w swoich tabletach z tyłu, takie rozkładane, wiecie, 5-centymetrowe nóżki, które tak naprawdę dają nam pochylenie rzędu kilkunastu stopni, i to jest za mało. Moim zdaniem jest to dramatycznie za mało. Ci, którzy malują na tabletach, to wiedzą, że często malujemy prawie pionowo, więc każda podstawka, nawet taka najprostsza, jest naprawdę na plus. Kabelek. Kabelek, tak jak w poprzednim tablecie, czyli w 13-calowym, mamy jeden kabelek, mamy, czyli nie mamy dodatkowego zasilania. Tutaj zasilanie będzie przez USB-C, natomiast obraz będzie przesyłany przez HDMI, także aby podłączyć ten tablet do komputera, musicie posiadać wejście HDMI lub zaopatrzyć się w jakąś przejściówkę. Tutaj mamy rękawicę. Rękawica, jak to rękawica? Oczywiście... Czarna z nadrukiem Bosto. Myślę, że jak rękawica wygląda, każdy wie, ale na, dla spokoju założę, żeby wam pokazać rozmiar. Ja mam łapę dosyć słuszną i jest ok. Może delikatnie tutaj się naciąga, więc dla osób o średnich czy małych rękach będzie w sam raz. Ja mam rękę bardzo, bardzo dużą, myślę, taką grebiastą i Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, nie ma co narzekać. E, tutaj mamy jeszcze e, szmatkę do wycierania tabletu, zapewne, bo z tym się już też spotkałem w, w tej mniejszej wersji, w 13-calowym, Bosto. I Bosto uwielbiam za to, że oni dają właśnie te szmatki do wycierania ekranu dobrych rozmiarów, bo zobaczcie, jak wygląda standardowa szmatka do ekranu dołączana do różnych sprzętów, to jest po prostu... Jakiś, jakiś żart. Za chwilkę tylko muszę ją znaleźć. O, właśnie to jest zwykła, standardowa taka szmatka, dodawana z reguły do jakichś różnych sprzętów. Zobaczcie, jakie szmaciszcze daje Bosto. To, co Bosto daje, to jest naprawdę kawał, kawał szmatki, gdzie, która nam zakrywa całą rękę, i naprawdę wycieranie. Tabletu to jest, na no, żaden problem, także tutaj też jest bardzo duży plus no, za to, że myślał o tym, że nie wycieramy centymetrowym kawałkiem szmatki i tylko, no, no, jest to naprawdę pomyślane i dostosowane do rozmiaru. Końcówki, zapasowe końcówki do stylusa naszego, do pióra, tu jest ich pewnie Z20. Jak na moje oko. Już takie końcówki większe, solidne. Zaraz sprawdzę. Końcówek, tak, 20 sztuk końcówek. Super, bardzo dobrze, więc na pewno na dłuższy czas wystarczy, nawet dla osób, które bardzo dużo, bardzo często malują. I tu jeszcze mamy osobno w woreczku. Co my mamy? Pendrive. Pendrive mamy. Firmowy Pendrive Bosto. No ciekawe. Okej, okay. czyli możecie sobie wykonać swoją pracę, zrzucić na pendrive'a, zanieść do znajomego albo do drukarni, żeby wam wydrukowali. Aczkolwiek teraz chyba wszystkie takie pliki przesyła się albo mailem, albo przez strony. Hmm, czy używamy jeszcze pendrive'ów? Powiem Wam szczerze, że ja już dawno nie używam, ale okej, okay, dobrze, że jest. I dobrze, że jest, o, to jest właśnie, kochani moi, to jest coś, co powiem, że naprawdę bardzo dobrze, że jest coś, czego mi zabrakło w poprzednim tablecie, w tym 13-calowym. Narzekałem, mówiłem, że to jest straszny minus, bo podstawka, podstawka, czyli takie trzymadełko do naszego pensila, stylusa, pióra, to jest coś, czego mi zabrakło w poprzednim tablecie. Natomiast tutaj jest, już będziemy mogli odkładać na tą podstawkę pióro. Tak się zastanawiam, czy, bo tutaj nie ma, z reguły w takich podstawkach są gąbeczki, w których można sobie powciskać, wiecie, dodatkowe, zapasowe końcówki do pióra, natomiast tutaj takiej gąbeczki nie ma. Zastanawiam się, czy możemy po prostu wrzucić do środka te końcówki i sobie je mieć zawsze pod ręką, a nie, nie gdzieś w woreczku walające się nie wiadomo gdzie, bo to jest fajny pomysł. Ale wiecie co, próbuję zamknąć, i chyba to się nie uda. Nie chcę ryzykować na siłę, żeby tutaj zaciskać, zakręcać, żeby nie połamać tych końcówek, ale myślałem, że da się po prostu wrzucić tutaj i, i żeby one sobie tam zapasowe leżały. Ale niestety się nie da, one się tam nie mieszczą, nie da się wtedy zakręcić tej podstawki. No dobra. Jest jak jest, ważne, że jest. Ta podstawka to jest naprawdę drobny szczegół. Nie ma może ogumowanego spodu, więc na, na jakimś śliskim biurku może się ślizgać. Ale nie będę marudził, ponieważ bardzo dobrze, że to jest. W poprzednim tablecie mi tego brakowało i odkładanie cały czas pióra na biurko to jest jakiś dziwny pomysł, bo ja potrafię zgubić, zrzucić z biurka, a to się może źle skończyć. Pióro! Stylus nasz zupełnie inny niż ten, do którego się zwykle e, zdążyliśmy już przyzwyczaić, czyli taki zwężający się. Tutaj mamy to pióro dosyć takie ciężkie, czuć to uwagę. Zobaczcie, ja tutaj mam pióro od Huyona. E, taki standardowy, klasyk, zwężający się, tak, który znamy i z Lakoma i z Huyona, i z xp -Pena. Dosyć podobnie to wygląda. Tutaj w Bosto mamy zupełnie inne pióro, dosyć grube, takie powiedziałbym cygaretowate. Kwestia gustu, myślę, ale mi się osobiście podoba. Ja lubię rzeczy inne, lubię rzeczy nietypowe i nie lubię mieć rzeczy takich, jak wszyscy mają. Więc na przykład takim piórem, takim stylusem, ja bym się szczycił, że mam. Podoba mi się to, podoba mi się wykonanie jego. Jest bardzo solidne, ugumowany. Dobrze się go będzie, myślę, trzymać. Ciekawy jestem, jak ta waga w, trak w trakcie pracy dłuższej, czy nie będzie przeszkadzać, bo czuć. Czuć, że jest trochę cięższy niż taki standardowy. Podoba mi się ten zielony pierścień tutaj. Fajnie to wygląda. Sprawia wrażenie, jakby się świecił. On się oczywiście nie świeci, ale... Ale tak wygląda. Ta zieleń jest taka bardzo, bardzo dająca po oczach. Fajny projekt, podoba mi się. I, I naprawdę podoba mi się to, że w końcu mogę gdzieś to pióro odstawić. Chociaż w tamtym tablecie fajna była opcja magnetycznego um, przyczepienia tego pióra do tabletu. Też bardzo super pomysł. Ale gdzieś ta klasyczna podstawka, ja to lubię. Nie wiem czemu tak się do tego przyzwyczaiłem, że, że zawsze mi tego. Brakuje, także tutaj super, że taka podstawka się znalazła. Możemy ją czy postawić, czy odłożyć, i, i okej. Okay. Dobra, obejrzeliśmy akcesoria. Czas obejrzeć głównego bohatera. Sponsorem odcinka jest Bosto Polska, firma, która przysłała tablet do testów, aczkolwiek muszę nadmienić, iż. Wszystkie opinie zawarte w tym filmie, wszystkie oceny tabletu są wyłącznie moje. To jest zawsze największa frajda odpakowywanie tabletu, zdejmowanie wszystkich folijek i wreszcie zobaczenie go na żywo. A więc oto i on jest, a w zasadzie jego plecki. No fajny, czarny, matowy. Mamy antypoślizgowe gumki po bokach, żeby nam po stole nie jeździł, ale oczywiście dla nas ważna jest. No jednak ta druga strona. Więc tak wygląda. I tak wyglądam ja z perspektywy dość niekorzystnej. Ale spokojnie to się długo błyszczeć nie będzie, bo mamy folię oczywiście ochronną na wierzchu, którą musimy sobie zdjąć. Co też właśnie uczynię. Mam nadzieję, że ekran właściwy nie będzie taki błyszczący jak ta folia. Dobra, powolutku zdejmujemy. I jest matowo. Tak, jest matowo. No, oczywiście, czego się innego spodziewaliśmy. Tylko, że matowość tego tabletu wynika nie bezpośrednio ze szkła trawionego, na przykład. Ale z naklejonej folii. Widzę, właśnie przyglądam się, że tablet ma naklejoną ochronną, matową folię. To widać oczywiście tu po takich drobnych niedoskonałościach. Takie rzeczy występują czasem na foliach. Można ja to lubić, można nie lubić w sensie folii. Są zwolennicy folii matowej na tablet, i są zwolennicy trawionego szkła, które już samo w sobie jest matowe bez żadnych dodatkowych folii. Ja jestem zwolennikiem trawionego szkła, jestem zwolennikiem, jestem w zasadzie może tak przeciwnikiem naklejania jakiejkolwiek folii na sprzęty. Osobiście sam tego strasznie nie lubię, bo czasem właśnie takie różne cuda się pojawiają ale rozumiem rozumiem osoby, które lubią folie naklejane, ponieważ ona nie tylko jest matowa, nie tylko się przyjemnie rysuje tak jak po papierze piórem, czyli nie rysujemy po szkle błyszczącym, śliskim, tylko rysujemy po matowej powierzchni, która imituje papier. Dodatkowo jest to ochrona dla naszego tabletu. Jeżeli nam coś spadnie, zarysujemy przez przypadek gdzieś go podnosząc, biorąc, nosząc, to taką folię możemy sobie w każdej chwili wymienić. I to jest super. Mamy tutaj kółko, mamy przyciski funkcyjne, które pewnie będziemy sobie mogli w sterownikach dostosować, co później sprawdzimy. Ja swój tablet, który mam aktualnie, czyli Huion 22+, kupiłem celowo bez przycisków, bo myślałem, że mi nie będą potrzebne, natomiast w tej chwili kocham wszystkie przyciski. Tu mamy też przyciski pewnie do sterowania tabletem, do ustawień przyciski, które są tak schowane, one w ogóle nie wystają, wręcz są takie lekko wgłębione ciekawe, czy nie będzie problem ich przyciskać. Jeszcze wspomnę tylko o tych przyciskach funkcyjnych, bo mówiłem, że kupiłem swój bez przycisków, natomiast w tej chwili, gdybym wybierał, kupował tablet, to raczej stawiałbym na jakiś tablet z przyciskami, bo do swojego specjalną dokupiłem klawiaturę z klawiszami funkcyjnymi, żeby nie... Gimnastykować się skrótami klawiaturowymi, biegać po klawiaturach i w ogóle trzymać gdzieś osobną klawiaturę, bo to jest mało wygodne rozwiązanie, aczkolwiek wielu grafików się do tego przyzwyczaiło. Natomiast powiem Wam już z czasem, z doświadczeniem, że te wszelkie przyciski funkcyjne, które mamy przy tablecie, one naprawdę robią robotę, bo możemy sobie dopasować do nich, dopisać najczęściej wykorzystywane skróty. I to jest super, nie musimy latać, szukać gdzieś klawiatury, szczególnie jeśli rysujemy po, po ciemku w nocy. To jest naprawdę hiper, super rozwiązanie. Na tej podstawce sprawdzam jeszcze, jak ten tablet się trzyma w wersji pionowej. Tak się obawiam, że on może. Być trochę mało stabilny, mógłby nam tutaj zjeżdżać w tym najbardziej pionowym ustawieniu. Są te łapki podtrzymujące tablet, ale właśnie, jak tutaj się dosyć mocno naciśnie, to obawiam się, że on mógłby mógłby mi zjechać, więc myślę, że tego najbardziej ekstremalnie pionowego. Ustawienia raczej używał nie będę ze względów bezpieczeństwa i sądzę, że i tak mało osób by używało aż takiego pionowego nachylenia. Ale myślę, że każde inne ustawienie pod każdym innym kątem, jakie ja, jak daje nam tutaj ta podstawka, będzie bezpieczne i, i nie będzie żadnego problemu. Myślę, że takie ustawienie jest dosyć naturalne. Tak właśnie jeszcze spróbuję wybadać powierzchnię tą, dosyć przyjemna, taka lekko chropowata. Nigdy, powiem Wam szczerze, że naprawdę nigdy nie malowałem po takich doklejanych foliach matowych, bo mój tablet ma jednak już trawione szkło i od początku w to celowałem i myślałem, że będzie gorzej. Ale jest ok, jest naprawdę bardzo przyjemnie i możliwość zmiany tej folii myślę, że też jest na plus, gdyby się zarysowała. Dobra, zobaczmy na kilku ładnych zdjęciach, jak on wygląda. I ja już mam tablet podłączony, odpalony, jak widzicie, już wszystko pięknie, ładnie śmiga. Pierwszą rzeczą, jaką oczywiście musimy zrobić, żeby ten tablet działał, jest pobranie. Ha, będę się cieszył tą podstawką, zobaczcie, będę odkładał cały czas ten to pióro nasze na podstawkę. Dobra, pierwszą rzeczą, jaką musimy oczywiście zrobić, to pobrać sterownik i wpisujemy Bosto Polska, i na stronie Bosto Polska. OK, załadowany. Oczywiście możecie sobie e, zerknąć na stronie, co Bosto jeszcze ma w swojej ofercie, bo jest tu trochę tabletów. O, tutaj właśnie mamy ten nasz. Tablety z ekranem. Na przykład w różnych rozmiarach, różne rodzaje. Okay, o jest nasz Bosto 16 HD Pro. Możemy sobie o nim poczytać, i może tak na szybko, kilka słów na temat tego tabletu, skoro już jestem na tej stronie. Więc pierwszą rzeczą, którą tutaj producent nam się chwali, są to fizyczne przyciski o tym już mówiłem. Ja to w tej chwili uważam za rzecz naprawdę świetną, świetną, bo. Tak naprawdę przy malowaniu używamy kilku skrótów klawiszowych, czy kilku klawiszy, odpowiedzialnych za pewne funkcje, i nie musimy ich mieć, nie musimy mieć pod ręką całej klawiatury. Wystarczy przypisać sobie te najważniejsze, najczęściej używane. Do przycisków i to jest zupełnie wystarczająco. Nie muszę się tam gimnastykować, wciskać i wyginać rękę w przeróżne jakieś dziwne pozycje. Wystarczy przypisać do przycisku, i wszystko tutaj mamy pod ręką. Nigdzie nie trzeba sięgać. I uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo duży plus. I osobiście zrobiłem błąd kupując dla siebie tablet, który tych przycisków nie posiada. Jak już wspomniałem wam wcześniej, dokupiłem później specjalną taką małą klawiaturę. Do której sobie mogę przypisać się najczęściej używane skróty, więc teraz preferuję taki tablet z przyciskami. Tu jeszcze mamy ten pierścień kręcący się, który też pewnie nam się przyda. Zobaczymy. Dobra, powierzchnia robocza tutaj mamy dokładnie 15,6 cali, czyli właśnie prawie 16 cali, więc jest to taka powierzchnia, jak standardowo laptopy posiadają. 15,6 to jest taki typowy laptop, ekran typowego laptopu, laptopa tutaj te ikonki wszystkie, które tu widzicie już, już są takich rozmiarów, że nawet ja nie będę miał problemu, żeby w nie trafić także myślę, że to jest taki fajny rozmiar dla mnie mały rozmiar dla mnie o tak, oczywiście ja preferuję jak największe i chciałbym naprawdę mieć 30 calowy tablet no ale jest jak jest w tej chwili producenci raczej zmniejszają te ekrany ale ten 16, 16 calowy myślę byłby takim najmniejszym jakim ja bym osobiście jakiego ja bym osobiście wybrał Wyświetlacz Full HD, 1980x1080 pikseli, nadal tutaj nie mamy, 4K, nadal to jest 16 cali, nie jest to zbyt wielki ekran, gdzie myślę, że tego 4K, tego braku 4K tak bardzo nie odczujemy, może przydałaby mi się tu osobiście taka delikatnie większa ostrość, myślę, że może, nie wiem, to 2K chociażby fajną robotę zrobiło, ale... Ale nie jest źle. Jest OK, jest w porządku, myślę, że spokojnie. Pikseli żadnych tutaj nie widać. Przynajmniej ja nie dostrzegam. Także spokojnie, jeśli się o to martwicie, to nie musicie. Kąty widzenia. Dosyć duże kąty widzenia, prawie 180 stopni. Ok, i zobaczmy. Więc myślę, że przekłamane to to nie jest, bo pod mocnymi kątami faktycznie ciągle ekran jest dobrze widoczny. Myślę, że nikt aż tak bardzo się nie wychyla, ale czasami, kiedy rysujemy w rogach, to właśnie te kąty widzenia dobre są fajne. Kompatybilność z systemem Windows, z najpopularniejszymi systemami Windows oraz Mac OS. Tu niestety muszę wspomnieć, i to będzie problem mojego odcinka. Dzisiejszego testu, ponieważ ten tablet nadal, znaczy tablet, sterowniki nadal nie wspierają Maca z procesorem M1, który, którego jestem posiadaczem i niestety sterownik u mnie się instaluje w sposób nieprawidłowy i dodatkowo tablet nie rozpoznaje siły nacisku pióra, kiedy podłączam go pod swojego Maca. Powtarzam, Mac z procesorem M1, tym już aplowskim. Myślę, że te poprzednie maki nie będą miały problemu. Wiem, że na przykład Wacom dopiero kilka dni temu zaktualizował swoje sterowniki pod te właśnie procesory, więc no mam nadzieję, że Bosto też wkrótce to zrobi. Bo póki co nie mogę podłączyć tego tabletu do swojego maka i popracować tak, jakbym chciał. Będziemy musieli zrobić dzisiaj w ramach testu coś dużo prostszego, podłączając pod mojego nieszczęsnego Asusa z Windowsem, który sobie tak średnio radzi z grafiką. Jeden kabel, tak, to już Wam pokazywałem, że jest jeden kabel HDMI. Musicie mieć wejście HDMI oraz USB-C. Co tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć? Design przyjemny dla oka. No, kwestia gustu myślę, że to jest... Ale tablet nie wygląda źle, wygląda dosyć ładnie. Trochę może mi przypomina xp -pena. Ale w dzisiejszych czasach wszystkie te tablety, myślę, są do siebie bardzo zbliżone, i tutaj trudno w ogóle o jakiś zaskakujący design, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jest ok. Wszystko w miarę ładnie wygląda, brzydki nie jest, spasowane jest w porządku. Plastiki są solidne, takie dosyć grube. Nie sprawia to wrażenia jakiejś tandety, więc myślę, że nie mam się do czego przyczepiać. Czułość pióra jest OK. Oczywiście muszę tutaj nadmienić jeszcze, że pióra jest oczywiście bezbateryjne, to jest bardzo ważne, że nie trzeba żadnego ładowania, żadnych kabelków. Pochylenie pióra nie, nie wypowiadam się, ponieważ nigdy tak naprawdę tego pochylenia nie korzystałem nigdy z tego. Czasami niektóre pędzle pod różnym pochyleniem różnie się zachowują, różne ślady zostawiają. Ja naprawdę nigdy nie używałem nie korzystałem z opcji nachylenia pióra, więc nie będę tutaj wam głupot wciskał, że, że jest to mi potrzebne, czy jakieś fajne. Jeśli ktoś używa, to OK. Ja nie używam. Dla mnie ważne jest, że właśnie pióro jest bez baterii. Nie muszę go ładować, nie muszę go nigdzie podłączać. Myślę, że to już jest taki standard. Już wam pokazywałem porównanie, do to jest właśnie pióro odchujone mojego. Myślę, że ten bezbateryjny to już jest standard, aczkolwiek aczkolwiek widziałem jeszcze w sprzedaży tablety, które, no, które wymagają ładowania pióra, co jest moim zdaniem już w tym momencie niedopuszczalne. Więc dobrze, że tutaj mamy bez żadnej baterii, bez żadnych kabelków. Także, kochani moi, pobieramy sterowniki i zobaczmy, jak ten tablet sprawuje się w programie graficznym. Wspomniałem Wam, że niestety nie mogę go podłączyć pod mojego Maca. Sterowniki na tym Macu nie działają poprawnie, tablet nie zachowuje się poprawnie, więc pobrałem sterowniki do Windowsa i spróbujemy stworzyć coś na moim no Asusie, który demonem prędkości niestety nie jest. Więc dzisiaj, żeby przetestować ten tablet i żeby to było choć trochę dla Was z jakąś korzyścią, to chciałbym porozmawiać o tym, jak wykonuję szkic do swoich prac, bo to jest najczęstsze pytanie, jakie dostaję od widzów, jak wykonać szkic. Więc, w ramach takiej chwili edukacyjnej podczas testowania tabletu, pokażę Wam, w jaki sposób lubię tworzyć szkice do moich prac, w jaki sposób zaczynam od zera i dochodzę do kształtów, które potrzebuję uzyskać, bo jest to sposób dosyć nietypowy. Po odpaleniu sterowników, oczywiście możemy sobie dostosować nacisk pióra, możemy sobie dostosować te przyciski funkcyjne. Mamy 8 przycisków funkcyjnych, i do każdego z tych przycisków możemy sobie dostosować dowolny skrót klawiaturowy, i to jest ważne, że nie tylko pojedyncze litery możemy sobie do tego dopisać. Ale również możemy, co uważam za bardzo ważne, przypisać skróty klawiaturowe z dwoma różnymi klawiszami funkcyjnymi, czyli na przykład może być CTRL plus ALT plus litera, może być CTRL plus litera, może być CTRL plus SHIFT, lewy CTRL, prawy CTRL, lewy ALT, prawy ALT. Jak sobie żywnie tylko życzycie, naprawdę tutaj mamy bardzo dużą ilość kombinacji które możemy sobie dostosować, więc 8 przycisków, 8 najbardziej potrzebnych skrótów. Ja zwykle ustawiam sobie pędzel, gumkę, ustawiam sobie powiększenie, pomniejszenie ekranu, aczkolwiek tutaj mamy pokrętło, z którego będę korzystał, więc tego pomniejszenia, powiększenia nie muszę tutaj dostosować. Zwykle Ctrl Z ustawiam, zwykle Ctrl S ustawiam, żeby pracę co jakiś czas zapisywać. I możecie naprawdę tutaj dowolne, dowolne skróty sobie dopisać. Niestety w sterowniku nie ma możliwości dostosowywania tego pokrętła. Yy, mamy tutaj na tym pokrętle środkowy przycisk jeszcze. Yy, nie możemy go dostosować, nie możemy do niego nic przypisać. Również do pokrętła nie możemy przypisać żadnej funkcji. Myślę, że jest to już standardowo od góry dopisane i sprawdzimy, jak to zadziała już w programie graficznym. A przed rozpoczęciem pracy warto jeszcze skalibrować sobie ekran. Klikamy kalibracja i standardowo musimy jak najdokładniej nacisnąć w środek krzyżyków. I warto to zrobić naprawdę dokładnie. Widzę, że tutaj jest jakieś podświetlenie bardzo mocne, prawy dolny róg. Rzucające się w oczy wyraźne, takie nieregularne podświetlenie. Ciekawe, czy to tylko w moim egzemplarzu, czy też we wszystkich, no ale zobaczymy, będzie nam to podczas pracy przeszkadzać. Kalibracja. Klikamy i robimy to w miarę dokładniej. Pamiętajcie, im dokładniej tym to zrobicie, tym dokładniej pióro będzie odpowiadało temu, co chcecie narysować i gdzie chcecie narysować, także warto poświęcić trochę czasu. Kalibracja. Po przeprowadzeniu kalibracji pióro zachowuje się dosyć ładnie, precyzyjnie, jeśli je trzymam standardowo, tak jakbym po prostu sobie malował. Natomiast kiedy chcę wykonać jakieś dziwne, inne ruchy, to delikatnie ten kursor mi się rozjeżdża, dosłownie o parę milimetrów. Nie jest to już taki problem, jak był w 13-calowym tablecie, tam miałem wrażenie, że strasznie ciężko mi było tę kalibrację ustawić i trzymając na przykład pióro bardzo mocno od góry, ten kursor mi dosyć mocno uciekał. Tutaj nie jest to aż taki problem, więc myślę, że jest to jeszcze w takiej granicy dopuszczalnej. No, okej, okay, więc odpalamy Krytę. Dzisiaj spróbuję wkrycie, ponieważ no, mój tablet nie pociągnie innego, mocniejszego programu, więc tak jak mówiłem, musimy zrobić coś prostego. Opowiem wam o mojej ulubionej metodzie szkicowania. To są jakieś moje prace, o chyba z zeszłego właśnie tabletu, z, z poprzedniego testu. Coś czuję, że recenzja będzie znowu przegadana, bo już pół godziny nawijam, a jeszcze nie zacząłem malować. No dobra, więc zabierzmy się za ten właściwy test. Pierwsza rzecz, jaka mnie interesuje, to owo kółeczko, owy pierścień. Jak on się będzie schowywał i czy w ogóle będzie przydatne? Ok, więc yy, widzę, że zmniejsza i powiększa mi ekran. O, ale przyciskając przycisk, zobaczcie, mamy do wyboru dwie opcje, rozmiar pędzla oraz powiększanie ekranu, więc mamy jedno kółko, które działa z takim delikatnie wyczuwanym skokiem leciutko słyszalnym, ale możemy się właśnie przełączać pomiędzy powiększaniem ekranu. Mogę tutaj zobaczcie, dopisać, ja tak zrobiłem dopisałem przypisałem. Klawiszom powiększania ekranu, bo nie byłem pewien, czy to będzie działało na tym pierścieniu, ale działa, więc będę mógł za chwilkę sobie to zmienić. Więc pierścień tym środkowym przyciskiem przełączamy pierścień w tryb albo powiększania, pomniejszania pędzla, albo przybliżania lub oddalania ekranu. Sprawdzam właśnie, jak działa nacisk pióra i myślę, że działa całkiem ok. Nie, nie widzę tutaj jakichś takich od razu um, problemów z piórem. Działa bardzo intuicyjnie. Intuicyjnie się zwyczajnie, normalnie pracuje. Jeżeli byłby jakikolwiek problem z naciskiem pióra, to myślę, że od razu by się to rzuciło w oczy. Więc spróbuję tutaj, mając duże, duże pióro, duży pędzel tym naciskiem popracować i jak widzicie wygląda to naprawdę rewelacyjnie możemy uzyskać nie zmieniając w ogóle wielkości pędzla możemy uzyskać bardzo delikatne linie oraz bardzo bardzo grube więc nacisk pióra jest bardzo dobry bardzo dobry tutaj nie mam się do czego przyczepić wszystko śmiga, hula. Widzicie, być może tutaj lekkie opóźnienie na ekranie, ale gwarantuję, że wynika ono nie z tabletu, tylko z mojego nieszczęsnego laptopa, do którego mam kritę podłączoną. I może Krita sama w sobie nie jest wybitnie wymagająca, to, to mój tablet jest. No cóż, nawet kryty nie, nie ciągnie tak jak powinien. Mam do pióra przypisaną łapkę i nie wiem dlaczego przy, do, do dolnego przycisku pióra przypisana łapkę, bo najczęściej tego tak używam. I nie wiedzieć, czemu ta łapka mi tutaj nie działa. Ej, być może jest to problem kryty. Bo Krita, jeśli używacie, jeśli malowaliście, to wiecie, że potrafi sprawiać niespodzianki niestety nieprzyjemne. Potrafi czasem się wyhaczyć, potrafi czasami żyć swoim życiem. Więc no cóż, łapka na pewno działa, została przypisana do pióra, do dolnego przycisku. Ale coś mi się tu z programem nie spina, więc muszę korzystać tutaj ze spacji. Później przypiszę sobie do jakiegoś przycisku na tablecie, więc nie będzie problemu. Tutaj na tym przybliżeniu chciałem wam pokazać końcówkę po pociągnięciu pędzlem. Zobaczcie, że ta końcówka jest naprawdę bardzo ostra, bardzo ładna, gdyby Pióro miało jakikolwiek problem z naciskiem, gdyby coś tam skakało, haczyło, to te końcówki byłyby bardzo brzydkie, dziwnie zaokrąglone, dziwnie się zachowujące. Natomiast tu one są bardzo, bardzo ładne, więc pióro naprawdę świetnie działa, tablet świetnie działa, nacisk tutaj mamy rewelacyjny. Na samym tablecie, na samym ekranie, czyli na tej folii całkiem przyjemnie się maluje. Ja mam tendencję do narzekania na te folii, nie lubię naklejać folii na sprzęty. Ale tutaj już parę minut się bawię, parę minut już tutaj coś marzę, rysuję, i szczerze powiem Wam, że zapomniałem, że ta folia tutaj jest, nie zwracam na nie uwagi. Myślałem, że jeśli będę miał tablet z naklejoną folią, to będzie mnie to irytowało, będzie mnie to drażniło, ona się będzie odklejać, bąbelkować, nie wiadomo, co jeszcze się tam będzie działo. Póki co ja wiem, że używam dopiero go parę minut, ale póki co nawet nie zauważam, że ta folia jest. Natomiast samo szorowanie po tej folii piórem jest całkiem przyjemne, a pióro bardzo stabilnie się zachowuje, więc no może odszczekam to narzekanie na folie naklejane na ekrany, bo bo jednak to jest pewien duży plus, bo jeśli ją zrysujemy, będziemy naprawdę bardzo mocno intensywnie pracować lub Czasem zdarza się, że coś nam spadnie, zarysuje, to po prostu taką folię możemy odkleić, zamówić sobie nową, przykleić i wszystko jest świeżutkie i piękne. Dobra, póki co jest wszystko OK. W ramach praktykowania, malowania na tym tablecie, żeby mieć jakąś opinię na jego temat, obiecałem wam taki mini tutorial. Obiecałem wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób ja szkicuję, w jaki sposób robię ten pierwszy etap. I chcę wam pokazać mój ulubiony sposób. Przesunę tutaj, żeby w trakcie wyświetlić wam zdjęcie. Po lewej stronie wyświetlę wam zdjęcie tego, co będę malował, żebyście mieli pojęcie. Oczywiście zrobimy coś bardzo prostego, bo mój laptop nie ogarnie wielu warstw, nie ogarnie nie wiadomo jakichś pędli, cieniowania, malowania porządniejszego, więc musimy zrobić coś naprawdę bardzo prostego, ale to może i dobrze, bo wyjaśnię wam w bardzo łatwy sposób, o co tutaj chodzi. Szczególnie kieruję te słowa do początkujących digitalowców, którzy dopiero się za to zabierają i tak naprawdę nie wiedzą, za co się zabrać i jak zaczynać, to ci początkujący mają tendencję do rysowania w ten sposób, zaczynania swoich prac w ten sposób, że starają się od razu na dzień dobry, na, za pierwszym razem uzyskać kształt tego, co chcą namalować. Czyli za pierwszym podejściem, za pierwszym takimi pociągnięciami próbują te linie, Namalować i kształty, i rozumiem, bo często oglądamy na YouTube, na Instagramie twórców, którzy robią to naprawdę świetnie, i w kilku, dwóch, trzech pociągnięciach nagle mają już idealne kształty. I czasami w 2-3 minuty robią szkice do postaci czy do portretu. I one są idealne. Każde ich pociągnięcie jest idealne. I początkujące digitalowcy, początkujący twórcy myślą, że. Tak właśnie należy, i oni też tego próbują, i kończy się to dziwnymi pokracznymi rysunkami. Dlatego ja Wam chcę pokazać i zachęcić Was do trochę innego sposobu. Oczywiście, e, unikając wielu warstw, pokażę Wam, jak to zrobić na jednej warstwie, jak pracować nad szkicem, żeby to była fajna, przyjemna zabawa, i żeby ten szkic już sam w sobie fajnie wyglądał. To jest rzecz, którą ja najbardziej lubię. E, Używam do tego zwykłego okrągłego pędzla, zwykły round brush dosyć duży. Zaczynam od dosyć sporego rozmiaru, i najpierwsze co robię to próbuję nakreślić bardzo szybko, bardzo niechlujnie ogólny kształt tego, co chcę narysować. Czyli ta grucha jest w takim kształcie trójkąta, bardziej pionowa z lewej strony, bardziej pochylona z prawej, aczkolwiek zrobiłem tutaj za dużą, nie zmieści mi się ogonek, więc zacznę jeszcze raz. A zobaczcie, jak mi się to pięknie tnie. To jest mój kochany laptop, niestety. Zob Zaczynam jeszcze raz. Troszeczkę mniejsze, więc najpierw bardzo ogólny kształt trójkąta. Zobaczcie, że robię to naprawdę byle jak. Chcę zacząć jakkolwiek. Chcę, aby na tym płótnie się coś pojawiło, bo najgorsze to właśnie to czyste płótno, z którym nic nie wiemy, z którym nie wiemy, co dalej, z którym nie wiemy, jak dalej postąpić, jak w ogóle z nim postąpić, to... Białe płótno wielu po prostu przeraża. A teraz już coś mamy, już mamy coś, jakiś punkt wyjścia, z czego możemy wyjść. I zobaczcie, biorę gumkę, przełączyłem teraz na gumkę i staram się wyrzeźbić ten kształt, który widzę. Zrobiłem najpierw bardzo ogólny, bardzo prosty jakiś tam zarys, który teraz gumką po zewnętrznej stronie postaram się wyrzeźbić i Próbuję uzyskać, zobaczcie z lewej strony, ten bardziej pionowy, tą bardziej pionową ścianę. Przyglądam się na wszystkie kąty i próbuję wyrzeźbić. Czuję się tutaj trochę jak właśnie taki rzeźbierz, który rzeźbi w kamieniu tą gruchę. I od zewnątrz czyszczę. Dlaczego czyszczę od zewnątrz? Dlaczego nie zostawiam? Dlatego, że chodzi mi na razie o sam kontur. Zobaczcie, że. Czyszcząc od zewnątrz i od wewnątrz, pozostaje mi tylko sam kontur, nad którym teraz, zobaczcie, bo ta linia jeszcze jest bardzo gruba i jeszcze mogę sobie nad nią pracować. I jeżeli potrzebuję wygiąć linię do zewnątrz, to wycinam od środka. Zobaczcie, i wtedy ta linia zdaje się optycznie, jakby wychodziła do przodu. Jeżeli potrzebuję ją bardziej mieć, Taką pogrubioną, bardziej wychyloną do zewnątrz, to po prostu sobie domalowuję, później wracam do gumki i znowu wycieram. Jest to taka moja metoda, w której zaczynam od bardzo ogólnych, bardzo szerokich kształtów i powolutku zmieniając cały czas z gumki na pędzel, jeśli potrzeba, to po prostu dokładam pociągnięcia i później to pociągnięcie dopracowuję. Znowu zaczynam go rzeźbić. I postępuję tak dotąd, aż uzyskam właściwy kształt, o jaki mi chodzi. Dodatkowym atutem jest to, że linia tego naszego konturu nie jest taka zwykła, nie jest to taka po prostu byle krecha. Tylko zobaczcie, że ona jest taka lekko rozmyta. Miejscami jest grubsza, miejscami jest cieńsza, i już sam ten fakt, że ta linia jest taka nietypowa, sprawia, że kształt jest dużo ciekawszy, że ten kontur jest. Dużo ciekawsze, niż gdybyśmy go malowali zwykłym jakimś tam prostym pędzlem i próbowali od razu uzyskać kształt, tak jak wam pokazywałem na początku, gdzie mówiłem, że to jest ten błąd początkujących. I wierzcie mi, że w ten sposób naprawdę można zrobić szkic dosłownie wszystkiego dosłownie wszystkiego. Wymaga to oczywiście trochę wprawy. Ale sam proces jest naprawdę nieprawdopodobnie fajny, przyjemny. Jeszcze ogonek nam został. Zobaczcie, ogonek zrobię dokładnie tak samo. Najpierw dosyć sporym pędzlem, po prostu jakiś kształt w tym kierunku, gdzie mniej więcej on idzie. Natomiast teraz biorę gumkę i będę starał się tutaj trochę odciąć, bo on jest taki wygięty w tym momencie. I pracuję wycinając, tak jakbym wygumowywał to, co narysowałem. I w pewien sposób rzeźbię sobie ten ogonek. Jeśli trzeba, jeśli za dużo wyciągnę, za dużo odetnę wytrę, to mogę sobie domalować, później z powrotem na gumkę zmienić. I cały czas pracuję na dwie zmiany. Pracuję pędzlem i gumką na zmianę. Dokładając i odejmując, musicie w tej technice pobawić się w rzeźbiarze. Czasami trzeba coś dolepić, a czasami trzeba czegoś odjąć. Ale dzięki tej metodzie jesteście w stanie się nie frustrować, że ten kształt nie jest taki, jak być powinien za pierwszym podejściem, bo do tego kształtu my powoli, krok po kroku dochodzimy. I to jest metoda, którą polecam na początek. Zresztą mówię o niej również w naszych kursach, i metoda ta pozwala wam się nie denerwować, że coś wam od razu nie wychodzi, bo wy nie pracujecie w ten sposób, że musicie od razu uzyskać jakiś kształt. I wracam do tego, co mówiłem, na, kiedy zaczynałem tą gruchę malować, że czasem patrzymy na Instagramie, na YouTubie, na twórców, którzy. Tworzą nawet skomplikowane kształty kilkoma machnięciami, i bardzo byśmy chcieli, tak jak oni. I nam się wydaje, że my, zaczynając w ogóle pracę w digitalu czy w klasycznym rysunku, że my powinniśmy tak samo, bo jeśli w ten sposób nie pracujemy, to my jesteśmy bardzo kiepskimi twórcami. Tak mamy to w głowach. Ponieważ nie mamy innego przykładu, mamy przykład wspaniałych twórców, którzy to robią bardzo szybko i bardzo poprawnie. Ale wierzcie mi, że dojście do tego etapu zajęło im wiele, czasami wiele lat, czasami kilkanaście lat, a czasami kilkadziesiąt lat. Więc to nie jest kwestia tego, że wy usiądziecie po raz pierwszy, po raz drugi czy trzeci do. Malowania czy dorysowania i wy zrobicie to samo. Nie, dajcie sobie, kochani, czas, dajcie sobie samym przestrzeń na to, aby popełniać błędy, bo w nauce, czy to digitalu, czy klasycznego rysunku, chodzi o to, aby popełniać błędy. Im więcej tych błędów popełnicie, im więcej będziecie starać się analizować te wasze błędy, naprawiać je w kolejnej pracy, tym szybciej uzyskacie progres, tym szybciej uzyskacie efekt, o który Wam zależy. Ja mogę sobie tutaj teraz już pogrubić ten kontur, już doszedłem do tego kształtu, który chciałem uzyskać, więc mogę go sobie poprawić, jeżeli taki kontur byłby mi potrzebny. Dajcie sobie czas na popełnianie błędów. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że mistrza od początkującego różni to, że mistrz. Popełnił większą ilość błędów niż amator podjął wszystkich prób. Czyli ci najlepsi tak naprawdę popełnili o wiele więcej samych błędów niż osoby początkujące podjęły w ogóle wszystkich prób. Nam się naprawdę wydaje, że każda nasza praca powinna być perfekcyjna, i to jest szczególnie zabójcze na samym początku drogi, że nie dajemy sobie tej przestrzeni do popełniania błędów i do uczenia się na tych błędach, bo oczywiście błędy można popełniać i się na nich nie uczyć, i to do niczego nie prowadzi. Ale podstawą w ogóle jakiegokolwiek progresu jest najpierw pozwolenie sobie samemu na popełnianie tych błędów, na zrobienie ich jak najwięcej im więcej tych błędów popełnicie na początku. Im częściej je będziecie popełniać, a następnie przyglądać im się, myśleć, co jest nie tak, co poszło nie tak, co mogę poprawić na następnym rysunku i w następnym rysunku to poprawiam. W ten sposób nabieracie takiego praktycznego doświadczenia i faktycznie uzyskujecie progres. Ale na początku niech się nikomu nie zdaje, że powinien po prostu usiąść i zrobić perfekcyjną pracę od ręki od razu, bo tak się po prostu nie dzieje. Dajcie sobie czas na błędy. Próbujcie, kombinujcie, ćwiczcie. Digital jest do tego naprawdę wspaniałym miejscem, bo nie zostawia trwałych śladów. Wszystko, co zrobiliśmy nie tak, zawsze możemy poprawić. Zawsze możemy wcisnąć Ctrl Z i cofnąć ruch, który zrobiliśmy zły. Piękna opcja digitalu, piękna jego cecha, z której powinniśmy korzystać, bo na to nam właśnie digital. Pozwala. Okay. A więc po lewej stronie byle szkic osoby typowo początkującej, po prawej mój ulubiony szkic. Wyglądają podobnie, ale mój proces jest wierzcie mi przyjemniejszy. Jednak jedna zwykła, prosta grucha, to żadna trudność, więc postaram się tutaj zrobić taki bardzo szybki szkic, już takiej kompozycji gruszek. Oczywiście, nadal to będzie tylko na etapie takiego szkicu, ale pokażę Wam tę technikę, ten mój sposób postępowania od zera do wykończonego szkicu, a w międzyczasie opowiem już w takim podsumowaniu, bo prawie godzinę gadam o cechach tego tabletu. Najpierw plusy. Pierwszym plusem uważam jest rozmiar tabletu. Dlatego, że nie jest już zbyt mały. 13 cali zdawał mi się przynajmniej jak dla mnie troszeczkę za mały. 16-calowy to już jest taki rozmiar, od którego mogę spokojnie zacząć, na którym już mogę spokojnie pracować bez zmęczenia wzroku, bez celowania w zbyt małe ikonki, więc rozmiar jest ok. Szczególnie, że nie zajmuje mi dużo miejsca na biurku, więc nie musicie mieć, nie wiadomo, ile miejsca. Nie musicie mieć dwóch biurek osobno na monitor, osobno na tablet, na klawiaturę itd. Wszystko się zmieści nawet na małym biurku. Tablet można spokojnie do plecaka włożyć, zabrać go gdzieś ze sobą, więc ten rozmiar jest jak najbardziej na plus. Na plus bardzo duży plus jest podstawka w zestawie, co się już naprawdę dosyć rzadko zdarza, jeśli chodzi o producentów tabletów. Tutaj sobie to bardzo cenię, ponieważ o plecy należy dbać, o naszą pozycję podczas malowania. Trzeba dbać, trzeba na to zwracać uwagę, bo po wielu godzinach tworzenia, po wielu dniach, tygodniach, miesiącach i latach wasza plecy na pewno odczuje. Jeżeli będzie, będzie ta pozycja zła, więc ta podstawka, która powoduje, że możecie ustawić tablet pod dowolnym kątem, w zasadzie, jest naprawdę ogromnym, ogromnym plusem. Dla mnie dużym plusem jest również w komplecie podstawka na pióro. Ja się po prostu do tego przyzwyczaiłem. Świetnym rozwiązaniem również było w poprzednim tablecie, czyli BOSCO 13, cali e, magnetyczne. Magnetyczne takie miejsce, gdzie pióro po prostu się przyczepiało do tabletu, to jest też ok. Natomiast ja gdzieś jestem taki stary dinozaur, który lubi mieć podstawkę pod pióro i sobie to pióro spokojnie gdzieś z boku odłożyć. Jest to dla mnie naprawdę bardzo duży, bardzo duży plus. Kolejnym plusem są klawisze funkcyjne. Mamy 8 klawiszy funkcyjnych. Oczywiście uważam, że fajnie by było, gdyby ich było więcej, ale takie najbardziej potrzebne, najczęściej używane skróty spokojnie możemy sobie przypisać i nie musimy gdzieś tam tej ręki wyginać po klawiaturze, szukać tej klawiatury, trzymać ją cały czas przy sobie, bo to zajmuje oczywiście dodatkowe miejsce. Więc, jeżeli używacie kilku skrótów klawiszowych dosyć często, to spokojnie dowolny skrót klawiszowy przypiszecie sobie do tych funkcyjnych klawiszy. Pokrętło, którego, jak widzicie na tym filmie, cały czas używam, cały czas zmieniam rozmiar pędzla dzięki temu pokrętłu. Super sprawa, naprawdę fajne, nie muszę klikać cały czas, bo. Na klawiaturze, aby zmienić rozmiar pędzla, cały czas trzeba klikać, chociaż Krita daje nam tę możliwość bardzo płynnego zmieniania pędzla poprzez przytrzymanie klawisza Shift. Natomiast w wielu programach takiej opcji nie mamy, więc musimy po prostu klikać plus minus, czas zwiększając te pędzle. Często jest to na przykład skrót klawiszowy typu Ctrl plus minus, co powoduje naprawdę bóle ręki, więc takie pokrętełko do zmiany rozmiaru pędzla jest super rozwiązaniem i to pokrętło również służy nam za przybliżenie oddalanie ekranu wystarczy. Nacisnąć środkowe przyciski i zmienić tą opcję na z, ze zmiany rozmiaru pędzla, na przybliżanie, oddalanie ekranu. Nie jest to jakaś bardzo upierdliwa forma. Ja po jakimś czasie, kiedy już zapamiętałem, że mam dwie opcje w tym pierścieniu, to zacząłem z tego korzystać i kiedy się do tego przyzwyczaiłem, zapamiętałem, to intuicyjnie już używałem na zmianę. Także. Ten pierścień, to kółko jest jak najbardziej fajne. Super, gdyby były dwa osobne, no ale wiadomo, oszczędność materiałów, oszczędność oprogramowania i tak dalej miejsca nawet na tablecie. Także nie, nie będę tutaj marudził. Kółko się naprawdę dobrze spisuje. Folia czy na plus powiedziałbym, że raczej neutralna, nadal. Mam w głowie, że, że jest ta folia na ekranie, co mnie czasami irytuje, aczkolwiek sam sposób malowania w żaden sposób się tutaj nie zmienił. Nie zauważam nawet jej podczas malowania. Kiedy się skupiamy na malowaniu, to w zasadzie jest nam bez różnicy, czy on ma matowe, trawione szkło, czy ma folię. Efekt jest dokładnie ten sam, także zostawiam tutaj tę opcję jako neutralną. Na bardzo duży plus również samo pióro. Wygląd tego pióra jest naprawdę czaderski i mi się osobiście strasznie podoba, jest nietypowy, nie jest taki jak we wszystkich innych tabletach. Dobrze się go trzyma, jest dosyć grube. Ale jest w porządku, jest dosyć ergonomiczne. Nie zauważyłem, żeby sprawiało mi jakieś problemy, więc to jest dla mnie na plus. Bardzo mi się to pióro podoba. To, że jest bezbateryjne, że go nie trzeba ładować, to myślę, że nie wymaga w ogóle żadnego komentarza i to jest oczywistym plusem. Natomiast jeśli chodzi o minusy, to powiem Wam szczerze, że przez cały ten film siedzę i zachodzę w głowę i próbuję znaleźć jakiś minus. To do mnie niepodobne, bo z reguły zawsze znajduję jakieś minusy, bo jestem człowiekiem czepiającym się upierdliwie czasami. Uważam, że pewne rzeczy, jeśli się już je wypuszcza do produkcji i oferuje ludziom, to powinny być pomyślane i zawsze znajdę coś, czego się mogę przyczepić. Natomiast w tym tablecie, wierzcie mi, od początku siedzę i kombinuję i dumam, co by tutaj uznać za minus, i sam nie wierzę w to, co mówię, ale. Nie znajduję takiej rzeczy, która by mi wybitnie przeszkadzała, którą uznałbym za dramatyczne, czy w ogóle jakikolwiek minus dla tego tabletu. Może poza jedną rzeczą, przyciski do obsługi tabletu, czyli ustawiania kolorów tabletu, ustawiania jego profili te po prawej stronie, te srebrne są Kompletnie niewypukłe, są płaskie, a wręcz mam wrażenie, że trochę wklęsłe, co powoduje, że trudno jest z nich korzystać. Ale z drugiej strony ustawienia tabletu, jego profili kolorów robimy raz na początku i w zasadzie później już dożywotnie o tym zapominamy, więc tych przycisków potem w zasadzie nie używamy, chyba że e, chcecie sobie rozjaśnić lub przyciemnić ekran, co się robi dwoma środkowymi przyciskami, ale ja osobiście na przykład z tego nie korzystam. Zwykle ustawiam najmocniejsze podświetlenie i tak zostaje. Nie zdarzyło mi się raz ustawiony tablet, żebym w nim dłubał, żebym zmieniał kolory, więc robimy to raz i zapominamy, więc myślę, że te przyciski również nie zaliczę do jakiegoś minusu, któremu musiałbym Wam powiedzieć, że to jest dramatyczna wada tabletu. Nie, nie ma. Więc nie wierząc w swoje własne słowa, uważam, że tablet nie ma wad. Nie ma wad, do których musiałbym się przyczepić. Więc jeśli poszukujecie dosyć niewielkiego tabletu 16 calowego z ekranem, po którym możecie malować, który jest naprawdę dobry technicznie to z czystym sumieniem, z ręką na sercu mogę wam polecić tablet Bosto 16 HD Pro.